Zapraszamy na spotkanie towarzyskie. Dariusz Szpakowski, ze mną na stanowisku komentatorskim jest Włodzimierz Szaranowicz. Nie wiem, Darek, który Real Madryt najbardziej lubisz, ten star. Będzie groźnie, on potrafi wykorzystywać okazje, które się nadarzają, zarówno w polu karnym, jak i poza nim. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo jest znany z tego, że najbardziej interesuje go gra z przodu. Szansa! Cristiano Ronaldo. No, wyszedł mocno do góry, ale nie ma gola. Wyciągnął się rzeczywiście jak struna. Nie sięgnął tej piłki. Pytanie, czy ktoś go powstrzyma, ale rajd z piłką. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Benzema. Odzyskali piłkę w środku pola. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Czy to wykorzysta? No, przejął, ale nie opanował piłki. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Xabi Alonso opuści boisko. Dla tych, którzy dopiero teraz włączyli odbiorniki, przypominam, że Galacticos prowadzą. Rozpoczynamy drugą połowę. Czyste, udane wejście i świetnie przejął piłkę na połowie rywala. Sędzia się nie zawahał. Pokazuje na 11 metr od bramki rzut karny. Zmiana, zastrzyk świeżej krwi, to powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Nie pomylił się. Pewny strzał w jego wykonaniu. Przy powtórce mogę powiedzieć jedno. Tak się wykonuje 11. Czasem po twarzy zawodnika widać, że może nie strzelić karnego. On od początku wyglądał mi na takiego, który trafi. Di Maria. Luka Modric. No, już blisko pole karne. Atak ostatniej szansy. Niewiele czasu do końca. Wciąż remis, ale teraz ta akcja może dać im zwycięstwo. Nie wygląda zbyt pewnie. Spokojnie zamienia ten karny na bramkę. Ależ opanowanie tego zawodnika. Niesłychane. Następny będzie strzelał Cristiano Ronaldo. Wytrzymał do końca. Znakomicie strzelił. Chyba zżera go trena. Umieszcza piłkę w siatce. Zimną krwią wykorzystuje ten rzut karny. Do strzału przygotowuje się Benzema. Pewnie wykonana jedenastka. Bezradny bramkarz. Oj, chyba nie jest zbyt pewny siebie. Opanowania, szkoda. Trafia! Piłka wpada do siatki. I piłka w siatce. Brawo, spokój, opanowanie i pewna bramka. Wyraźnie brakuje mu pewności siebie. Ależ pewnie. Brawo, brawo, brawo.
Losy tego spotkania zależą od tego rzutu karnego. Pewny strzał. Nie dał bramkarzowi żadnych szans w tym uderzeniu. Sam chyba nie wierzy, że strzeli. Uwaga! Za moment wszystko może być jasne. Pod warunkiem, że trafi. Nie trafia do bramki. Nie był pewny siebie. Za chwilę mogą rozstrzygnąć się losy spotkania. Pod warunkiem, że wykorzystają ten rzut karny. Pewny strzał. Nie zawahał się, uderzył bezbłędnie.